przechodząc, tutaj produkt od Jakuba. Quick Detailer. Od, co to jest za firma? Moto Świrusku, to jest, nie wiem, czy to nie jest samochodowa kosmetyczka. Tak, dokładnie. Sprawdzę zapach. Właśnie skończyłem test Króla, CC Water Golda, Golda Premiera i Golda Premier V2, czyli ostateczna wersja. Skończyłem nagrywanie zarysowań. Jeżeli film był, to już wiesz, co jest 5. Fajny zapach. Słuchaj, perfum, zajebisty. Naprawdę, pachnie perfumami. Jaka fibra? Od szwagra. Zajebiste fibry, naprawdę. Tłuste, fenomenalne. Przed chwilą wyjechałem z garażu, więc tutaj mamy, kurczę, tak naprawdę panel nie jest nagrzany. Jest chłodniuteńki. Zobaczymy, jak się to będzie aplikować. No, przykrywam już, można powiedzieć, króli. Rozprowadzenie bardzo miękkie. O, naprawdę, mięciutko. Przyjemnie. Czekaj, ta strona. To teraz na tą stronę. I dotarcie jak? Zobacz, odcięcie widać, widzisz? Jeszcze produkty siedzą. Słuchaj, tłusto. Tłusto, tłusto. I jedziemy, widzisz odcięcie? Produkty jeszcze siedzą. Ale fajnie. Mega poślizg. Rewelacja. Naprawdę fajnie. Słuchaj i... Muszę ci powiedzieć, że poślizg jest zajebisty. Jestem miło zaskoczony. Zadałem za dużo produktu, dwa razy. O, i tu widać, widzisz? Produkt jeszcze siedzi. Fajna, miękka aplikacja. Naprawdę. Nie, jeszcze dorzucimy. Naprawdę, a na dzień dobry już masz poślizg. Super. O, zaraz będę musiał dziunię wypuścić. Już mi tam szczekają. Zaraz muszę po nie pójść. Ale tu jakby mi coś zostawiał. Tak, no, trzeba się troszeczkę skupić przy nim, widzę. Ojej, poczekaj. Ta, o, ta miękkość, coś za coś, o. O kurde, dobra. Tak czułem, że ta miękkość to nie będzie nic dobrego. Taki produkt zachowuje się jak taki polimerek, słuchaj. Jest tłusty i mam już dosyć. Myślałem, że zrobię to szybko, bo mam iść pójść trenować. Słuchaj, w którą stronę bym nie przeciągnął, zostają mazy. Dobra, odpuszczam sobie. Powiem tak, szkoda się męczyć z produktami, które się marzą i się ciągną, bo no tego mamy tyle na rynku, że no szkoda prądu, kurde, szkoda prądu. Słuchaj, położę jeszcze na bok auta i zobaczymy i oddam Jakubowi. No właśnie. Dobra, dwa strzały, zobaczmy, jak to pójdzie na boczny panel. Jest mega tłusty. Mega tłusty, taki wydajny, że wygląda na to, jakby go trzeba było na dwie mikrofibry, a jeszcze lepiej pewnie na jakimś padzie mikrofibrowym. Tak, ciągnie się, zobacz. I pracujesz nim, i pracujesz. Tak, jakbyś go nie mógł wypracować. Dobra, odpuszczam sobie, bo nie będę się męczył. Jakub, przepraszam, ale no nie moja bajka. Może coś źle robię, ale to ma być Quick Detailer, a nie Quick Wkurwioza. Na razie to mam Quick Wkurwienie. Naprawdę. Dobra, odpuszczam. Nie ma sensu, nie będę. Fajna aplikacja, bo jest miękka, ale właśnie miałem mówić, że zachowuje się jak polimer i ciekawe, czy nie będzie nie zostawiał. No zostawia. No zostawia takie smugi. Prawdopodobnie trzeba byłoby chwilę odczekać, żeby on usiadł. Z reguły te produkty tak właśnie reagują. Trzeba odczekać, niech trochę odparowuje. Taki trochę cover. No właśnie. Dobra. Jakub, dziękuję za produkt. No nie moja bajka. Nie moja bajka. Wraca do ciebie z akcesoriami z AliExpress. Żeby nie było, że słuchaj, czaruję, bo zobacz, co wziąłem. Tu już mam go, o, słyszysz, na dnie, można powiedzieć. Ta aplikacja? Nie, z tej strony aplikacja. No słyszysz, jak się kończy? Niewielka ilość, zapach gumy balonowej. Wjeżdżam na panel i to ma być właśnie Quick. Pstryk, nie wiem, ludzie mieli z tym produktem problem. Ja tam nie mam problemu. Do tego hydro ma niesamowite i połysk taki trochę sztuczny, ale jest zajebisty, zobacz. Cyk i zapominam. To ma być właśnie Quick, a nie... I bomba.
I już. I dziękuję i znikam. No właśnie. Chociaż on i tak nie jest perfekcyjny. Ale w porównaniu do tego, no do tej samochodowej kosmetycznej to jest igła. Hej.